Dzień dobry, witam wszystkich moich widzów i zapraszam do wspólnego gotowania. Dzisiaj proponuję domowy serek topiony. Smaczny i szybki. Będę potrzebować ser biały, jedno jajko, sodę oczyszczoną, sól, pieprz i ewentualnie jakieś dodatki do serka. Typu szynka lub koperek, szczypiorek. Serek przekładam do rondelka. Dodaję jajko. I mieszam, tak żeby się jajko dobrze rozprowadziło w serze. Dodaję jedną łyżeczkę sody oczyszczonej. I na malutkim ogniu będę rozpuszczać ser. Dodam soli, pieprzu według uznania. Pamiętajcie, ogień musi być mały, żeby się masa nie przypaliła i trzeba cały czas mieszać. Nie trwa to długo, ser się rozpuszcza zaraz. Można też sobie ułatwić pracę. Będzie trwać dłużej, ale bardziej bezpiecznie. Mianowicie można to przygotować w kąpieli wodnej. Wstawić garnek do większego garnka, w którym się gotuje woda. No i wtedy masa się nie przypali. Cały czas trzeba mieszać. Po kilku minutach ser się ładnie rozpuszcza i teraz właśnie można dodać szynkę, szczypiorek, koperek, jakieś dodatki, które sobie tam wymyślicie. Także serek topiony mam już gotowy. I teraz wystarczy przelać go do miseczki, żeby ładnie przestygł. Podczas stygnięcia dobrze jest przykryć go folią, tak żeby folia dotykała powierzchni serka, żeby na wierzchu się nie zrobiła taka skórka, która jest zwykle suchsza niż cały serek. I tak wygląda gotowy serek wystudzony, bardzo smaczny, na kanapki, domowy, wiadomo co w nim jest, szybki w zrobieniu. Dziękuję za oglądanie mojego filmu. Zapraszam na następny. Do zobaczenia.